Terminator Genisys. Ciężki początek zwiastuje problemy. W trybie ekspresowym zostają wyeksploatowane znane rozwiązania fabularne. Gdy tylko opada kurz, zostajemy zaatakowani rozkminą o liniach czasu. Jest prezentowana nachalnie, jakby scenarzyści próbowali wytłumaczyć się ze swojej kreatywności. Ależ ta Sarah Connor drażni. Jest tak pewna siebie i samowystarczalna, że aż kurwa kibicowałem siłą zła. T-800 został zepchnięty na drugi plan. Arnie funkcjonuje tu jako maskotka. Marny rozśmieszacz. Zarówno po postać, jak i grający ją aktor zostali zmarnowani. Film był za mało pompatyczny. Taka kwestia I'll be back, zupełnie bez powera. Akcja, gonienie za króliczkiem dosłownie w stylu Szybkich Wściekłych 7. No i gwoździem do trumny jest happy end, rozegrany jak w typowym komiksowym filmie. Czy warto obejrzeć ten film? Nie. Zamotanie fabuły wywołuje rozkojarzenie, natomiast cała reszta potworne rozgoryczenie.